Znajomy dźwięk, prawda? Ciekawe, co to takiego? W tym odcinku zajmiemy się przekaźnikami. Te niewielkie elementy znajdują zastosowanie w wielu innych urządzeniach. A co sprawia, że są tak chętnie wykorzystywane? Zacznijmy od tego, że sam przekaźnik jest to po prostu przełącznik. Jest to przełącznik, który jest przełączany za pomocą sygnału elektrycznego. Oznacza to, że możemy przełączać dowolne urządzenie za pomocą innej części obwodu. Rdzeń cewki przyciąga tę blaszkę, która zwiera ze sobą odpowiednie styki. W przekaźniku wyróżniamy styki normalnie otwarte oraz normalnie zamknięte. Tak wygląda symbol przekaźnika. Tak jak mówiłem, przekaźnik składa się z cewki, rdzenia oraz przełącznika. Jeśli przekaźnik jest w stanie spoczynku i nie ma na nim żadnego sygnału elektrycznego, cewka nie przyciąga tego elementu ruchomego, to te styki, które są ze sobą złączone, w tym przypadku ten i ten, są to styki normalnie zamknięte. Natomiast te styki, które są w tym stanie otwarte, nazywamy stykami normalnie otwartymi. Tu mamy nieco inny symbol przekaźnika, częściej stosowany i uproszczony. A więc jaka jest zaleta przekaźnika? Zacznijmy od tego, że do wysterowania przekaźnika nie trzeba dużego napięcia oraz dużych prądów. W tym przypadku cewka jest na 12 V, a jej opór wynosi 400 ohmów. Natomiast styki przekaźnika w tym przypadku mogą znieść nawet do 10 A. Jeśli chodzi o warunki domowe, jest to dosyć duży prąd przy napięciu sieciowym, więc taki przekaźnik może przełączać dosyć duże moce. Mamy także przekaźniki samochodowe, w tym przypadku jest to przekaźnik do instalacji 24 V, a obciążalność jego styków wynosi 20 A. To właśnie one są odpowiedzialne za charakterystyczne klikanie po włączeniu kierunkowskazu. Dodatkowo na takim przekaźniku mamy objaśnione połączenia, natomiast z drugiej strony mamy je po prostu podpisane. Dzięki temu wiemy, która nóżka łączy się z którym elementem przekaźnika. Mówiliśmy dotychczas o zaletach. Czas wspomnieć trochę o wadach. Przekaźnik jest elementem mechanicznym, więc ma dosyć mocno ograniczoną częstotliwość przełączania, a także ma już określoną ilość tych przełączeń, więc ilość przełączeń tutaj jest o wiele mniejsza niż mógłby dokonać tego tranzystor. Przy nagłym wyłączeniu napięcia na cewce, ta odpowiada dosyć dużym skokiem napięcia. Jeśli mamy taki układ, w którym na bazę tego tranzystora podajemy sygnał sterujący, to warto użyć dodatkowej diody zabezpieczającej. Może być to dioda 1N4148, taka najzwyklejsza, a może być też nieco szybsza dioda. Dzięki temu możemy uchronić nasz układ przed niechcianymi dużymi skokami napięć. Warto wspomnieć także o modułach przekaźników. Takie moduły są zmontowane na płytce drukowanej, mają wyprowadzone oczywiście złącza sterujące oraz złącza dla styków przełączających. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ zazwyczaj przekaźniki nie chcą pasować do płytek stykowych, a dodatkowo na takiej płytce mamy już wcześniej omawiane zabezpieczenie diodami, tutaj mamy te diody, ale mamy także takie bardzo ciekawe układy scalone, a w zasadzie są to transoptory. Transoptory służą tutaj za pewną izolację. Chronią one część tą na przykład 5-voltową od części z wysokim napięciem sieciowym. Dzięki temu możemy być pewni, że żadne napięcie z sieci nie przedostanie się bezpośrednio na układ sterujący. Jest to bardzo ważne, jeśli pracujemy właśnie przy napięciu sieciowym. Zazwyczaj przekaźniki mają potrójne wyjścia śrubowe. Warto tutaj zauważyć, że są na drugi. Tutaj, gdzie ten dzióbek jest skierowany do tego złącza, oznacza to, że te styki są normalnie zamknięte, a te są normalnie otwarte. Ogółem takie moduły bardzo ułatwiają pracę, zwłaszcza dla hobbystów, którzy chcą prototypować swoje urządzenia. Mam nadzieję, że już wiecie, jak działają przekaźniki. Za pomocą nich będziemy robić jeszcze wiele ciekawych projektów, zwłaszcza z takimi modułami. Przekaźnik jest dosyć uniwersalnym urządzeniem, więc można zrobić bardzo wiele ciekawych rzeczy.
Ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do oceniania filmu, do komentowania oraz subskrybowania kanału. To by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!